Witam wszystkich serdecznie. Na tym filmiku pokażę, jak wykonać szydełkową, wiosenną bądź letnią bluzeczkę. Będzie to bluzeczka ażurowym wzorem, bardzo prostym. Myślę, że nawet początkujące panie, które dopiero uczą się na szydełku, poradzą sobie. Mało tego, pokażę, wytłumaczę, jak wykonać taką bluzeczkę, dopasowując ją do własnego rozmiaru. Co prawda ja tutaj zaznaczyłam, że wykonam 134 oczka początkowe łańcuszka, ale w zależności od tego, jak długi zrobimy tutaj ten pierwszy łańcuszek na ramionach, taki będzie rozmiar tej bluzeczki. Będzie to taka bluzeczka, która będzie przód miała prosto, natomiast tył będzie dłuższy od przodu. Teraz tego typu bluzeczki są modne. Przygotowałam do tego celu bawełnę, nieco grubszą bawełnę w pięknym turkusowym odcieniu. Niestety otrzymałam już ją bez banderolki i nie pomogę podając nazwy producenta. Niestety nie znam jej. Używać będę do tej bluzeczki szydełka trójki. Oczywiście nożyczki będą nam potrzebne. Trzeba zaopatrzyć się w nieco większą ilość włóczki. Myślę, że kilkaset metrów jeszcze w zależności, jaki rozmiar będziemy wykonywać. Ja tutaj pokażę dokładnie ilość oczek, ilość rzędów na rozmiar około 36, więc rozmiar dosyć mały, ale tak jak mówiłam, bluzeczkę będziemy zaczynać tutaj od łańcuszka, który będzie wykonany właśnie na samym początku i zależeć będzie od tego rozmiar, będzie zależał właśnie od ilości tych oczek. Dalsza część wzoru jest bardzo prosta i myślę, że śmiało można dopasować ten długość łańcuszka później do wzoru. Nawet jeżeli coś się nie będzie zgrywało, wytłumaczę, jak sobie poradzić. Bluzeczka nie będzie dopasowana, będzie taka ciut luźniejsza, tak jak tutaj zaznaczyłam kształty. Myślę, że będzie się przyjemnie paniom robić tą bluzeczkę i już pokazuję, jak to robić. Pracę zaczynamy od, tak jak powiedziałam, długiego łańcuszka. Długi łańcuszek. Pętelkę więc robimy. Zmniejszamy ją i wykonujemy 134 oczka łańcuszka. Wkładamy szydełko i zabieramy się za pracę. Zrobię kilka oczek. Potem zrobię pauzę i właśnie wykonam te 134 oczka łańcuszka. Pauza. 134 oczka łańcuszka wykonane. W moim przypadku, czyli przy użyciu mojego rozmiaru szydełka i mojej grubości bawełny, jest to taka ciut grubsza bawełna, nie taka całkowicie kordonkowa, wyszło, że mój łańcuszek ma długość około 75 cm. Akurat pasuje na ramiona. Chodziło mi o to, żeby nie była to bluzeczka taka ciasno przy szyi, ale taka luźniutko, lekko opadająca na ramiona, ale oczywiście musi być tak dopasowana, ten łańcuszek pierwszy musi być tak dopasowany, żeby nam nie spadł z ramion. To jest też ważne, proszę wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu na inne rozmiary. Zawsze lepiej zmierzyć na tej osobie czy na samemu sobie, zanim zabierzemy się za kolejne rzędy już z właściwym wzorem. Żeby właśnie lekko opadało na ramionach, ale żeby z nich nie spadało. Co dalej? Ten długi łańcuszek musimy połączyć w całość. Będzie to troszkę trudne, ponieważ łańcuszki, szczególnie takie długie, mają to do siebie, że lubią się powykręcać i potem, kiedy robimy już kolejne rzędy, okazuje się, że no, są niedobrze skręcone, dlatego musimy
niedobrze połączone. Dlatego musimy dokładnie tak ułożyć nasz łańcuszek, żeby, o właśnie, już mi się tutaj zaczynał skręcać, tak ułożyć, żeby był dobrze wyrównany. Ja to muszę bardzo powolutku zrobić, żeby się nie poskręcał. I w tej postaci przykładamy teraz ostatnie oczko do pierwszego oczka, pierwsze oczko łańcuszka, od którego zaczynaliśmy wykonywanie tego długiego łańcuszka. Wbijamy szydełko, przybliżamy do siebie te dwie pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli robimy narzut na szydełku i od razu przeciągamy przez te dwie pętelki. Połączyliśmy w całość, nawet jeżeli troszkę się poskręcał ten łańcuszek, to można jeszcze sobie poradzić. Jak wygląda pierwszy rząd naszej bluzeczki? Pierwszy rząd jest bardzo prosty. Zaczynamy od wykonania jednego oczka łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka. I w oczko, od którego wychodziło to jedno oczko łańcuszka, wbijamy szydełko pod dwie pętelki. Pod dwie pętelki pamiętamy wbić, żeby nie było takie brzydkie rozciągnięte. Wbijamy szydełko. Ja tutaj zawsze lubię sobie ułożyć już od razu tą włóczkę początkową, tak, żeby ją od razu wrobić. I łam szydełko. Na szydełku nie ma żadnego narzutu. I wykonujemy tutaj w tym jednym oczku półsłupek. Jeden półsłupek. I tak w każdym oczku wbijamy szydełko pod dwie pętelki i robimy półsłupek. Do końca tego bardzo długiego łańcuszka. Tak jak mówiłam, bluzeczka naprawdę nie jest skomplikowana. Oj, rozwarstwiło się, jeszcze raz musimy powtórzyć, żeby tutaj nie było później, żeby się nie okazało, że jest jakieś oczko pominięte. Niektóre bawełny czy włóczki bambusowe, choć są niesamowicie przyjemne i bardzo polecam również na przykład włóczkę którąś bambusową, czy pół na pół bawełna z bambusem, bo są niesamowicie delikatne i przyjemne włóczki bambusowe, to lubią się w trakcie pracy rozwarstwiać. Ale myślę, że troszkę można się pomęczyć, a efekt jest naprawdę bardzo przyjemny. Włóczki bambusowe są mięciutkie, delikatne jak pióreczko. I taka bluzeczka również jest delikatna jak pióreczko. Dokańczamy ten wzór półsłupków. W każdym oczku jeden półsłupek do samego końca. I pokażę, jak połączyć ten rząd i już wytłumaczę, jak robić kolejne warstwy bluzeczki, kolejne rzędy, również bardzo prostym wzorem. A więc pauza. Skończyłam rząd półsłupków. Wspomnę jeszcze tylko, że na tym etapie, na etapie teraz tego pierwszego rzędu półsłupków, musimy bardzo uważać, żeby łańcuszek odpowiednio ten paseczek odpowiednio połączyć, żeby nie był on wykręcony i na przykład byśmy wbili w dolne oczko półsłupka. Może się tak zdarzyć, ponieważ te cienkie włóczki mają to do siebie, że lubią się tak poskręcać. Także jeżeli źle połączyliśmy pierwszy łańcuszek, nie przypilnowaliśmy gdzieś się i poskręcał, albo teraz po prostu jest gdzieś powykręcany ten łańcuszek, musimy bardzo ładnie go równo ułożyć, tak jak będzie noszony, ponieważ jeżeli teraz źle skręcimy, to już dalej wzór będzie również skręcony i trzeba będzie niestety pruć. Pokaże się to, myślę, że przy dwóch, trzech następnych rzędach. Jak połączyć ten rząd? Mam już zrobiony ostatni półsłupek. Szydełko wbijam w
pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy ten rząd. Pierwszy półsłupek. Tutaj było jedno oczko łańcuszka. My to tak jakby omijamy i pierwszy półsłupek. Wbijamy szydełko i robimy również oczko ścisłe. Połączyliśmy. Musi być, tak jak mówiłam, ładnie ten paseczek nieskręcony. I teraz pokażę już właściwy wzór ażurowy, bardzo prosty. Również to będą same oczka łańcuszka i same półsłupki. Praca jest naprawdę przyjemna i dwa następne rzędy będą się powtarzać przez naprawdę całą bluzeczkę. Także to jest bardzo proste. Zaczynamy pierwszy ten ażurowy rząd od wykonania jednego oczka łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka. W tym samym miejscu, od którego wychodziło to jedno oczko, wbijamy szydełko. Na szydełku nie ma narzutu wykonanego i robimy tutaj w tym miejscu półsłupek. A więc wyciągamy pętelkę i przerabiamy. Następnie proszę zrobić 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przytrzymujemy tutaj sobie palcem, żeby nie sprło się przez przypadek. Na naszym paseczku odliczamy 4 oczka w lewo. Raz, 2, 3, 4. I właśnie w to czwarte oczko, w czwarty półsłupek, wbijamy szydełko i tutaj również robimy półsłupek. Jeden półsłupek. Zwykły półsłupek. I tak będzie wyglądał cały ten rząd do końca. 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 4 oczka odliczamy w lewo. Raz, 2, 3, 4. I ten łańcuszek, tak jak mówiłam, zawieszamy półsłupkiem. Jeżeli nie zgra się paniom liczba tutaj dobrze tych łańcuszków, na przykład zrobią panie do końca tego rzędu i okaże się, ojej, są tylko 3 oczka łańcuszka, albo 2, albo jest no jakaś nieodpowiednia liczba, wynika to z tego, że mogą panie zrobić inną ilość oczek łańcuszka na inny rozmiar odpowiedni. Wtedy trzeba ciut pokombinować, inaczej rozmieścić tą liczbę oczek. Może to być te dwa ostatnie łańcuszki, mogą być one inaczej rozmieszczone. Proszę mi wierzyć, że tego naprawdę nie będzie widać w dalszej części robótki. To będzie tylko widać tutaj, w tym dokładnie miejscu, na samym początku. Dalej natomiast wszystko ładnie się dopasuje i wszystko będzie dobrze. A więc tak wykonujemy do samego końca ten pierwszy rząd. Zrobię teraz pauzę na dokończenie i powiem, co dalej. Pauza. Pierwszy rząd łańcuszków jest prawie zrobiony i właśnie jeżeli będą miały panie taką sytuację, że tutaj nie do końca zgra się ta liczba oczek, tak jak powinna być, tutaj proszę troszkę pokombinować. W innym miejscu wbić półsłupek, ten ostatni, troszkę inaczej to rozmieścić, tego naprawdę nie będzie widać. I teraz pokażę, jak połączyć ten rząd. Mam wykonany ostatni półsłupek, ale jeszcze muszę zrobić 6 oczek łańcuszka. 5, 6 i teraz te 6 oczek łańcuszka zawieszamy na pierwszym półsłupku, w pierwszy półsłupek, od którego zaczynaliśmy w ogóle tutaj ten rząd, wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe, ale coś, o, jest oczko ścisłe, bardzo ciasno było, ściśnięte. Żeby zacząć następny rząd, musimy zrobić jedno oczko ścisłe w lewo, czyli następne oczko łańcuszka, już oczko
oczko właśnie tego łańcuszka, wbijamy szydełko i robimy jedno oczko ścisłe w lewo. Żeby zacząć ten drugi rząd, również musimy wykonać jedno oczko łańcuszka i pod tym łańcuszkiem równomiernie rozmieszczamy, niekoniecznie musimy w każde oczko łańcuszka wbijać szydełko, żeby wykonywać półsłupki, bo teraz właśnie będzie rząd składał się z samych półsłupków, ale możemy wbijać szydełko pod łańcuszek i właśnie teraz proszę zrobić 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. 6 półsłupków. I przechodzimy do następnego łańcuszka. Wbijamy od razu szydełko pod następny łańcuszek i kolejne 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6. I tak do końca tego rzędu. Proste, bardzo proste wykonanie tej bluzeczki. Jeżeli ścisną nam się tak na początku, stłoczą te półsłupki, to je potem ładnie rozciągamy na całość łańcuszka. 6 półsłupków, dlatego że jest 6 oczek łańcuszka. I właśnie tymi łańcuszkami możemy regulować szerokość naszej bluzeczki. Na przykład, jeżeli uważamy, że już powinna nieco się rozszerzać, na przykład na biuście, proszę dawać więcej oczek łańcuszka. Czyli zamiast 6, tak jak tutaj robiliśmy, w pewnym momencie trzeba zrobić powiedzmy 7 oczek albo nawet 8 oczek. W parze powinna iść liczba półsłupków. Tak jak mówiłam, tutaj jest 6 półsłupków, dlatego że jest 6 oczek łańcuszka. Jeżeli musimy powiększyć na biuście nieco bluzeczkę i zrobić 7-8 oczek łańcuszka, również trzeba zrobić 7-8 półsłupków. W ten sposób powiększamy bluzeczkę, będzie ona miała większe te dziurki, bo jest dłuższy łańcuszek, ale myślę, że to ma też swój urok. Tak proszę zrobić do samego końca tego drugiego rzędu. I właśnie będziemy już powtarzać to wykonanie, które teraz pokazałam. Łańcuszki, półsłupki, łańcuszki, półsłupki, już tak do samego końca tej bluzeczki. Bardzo prosta. I pokażę po pauzie, jak połączyć ten rząd i jak zacząć kolejny. Pauza. Tak wygląda drugi rząd półsłupków. Już powolutku widzą Panie, jak będzie wyglądać ta bluzeczka. Moim zdaniem bardzo ładna, delikatna taka. Jak łączymy ten rząd? Mam zrobionych na ostatnim łańcuszku ostatnie 6 półsłupków i szydełko wbijamy w pierwszy półsłupek, od którego to jest... kto jest ten. Zastanawiam się, ponieważ zaczynaliśmy pracę od jednego oczka ścisłego i jednego oczka łańcuszka, więc tutaj chciałam dokładnie zbadać, który to jest półsłupek. Pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. Żeby zacząć kolejny rząd, a kolejny rząd to będzie ten rząd pierwszy, który robiliśmy, musimy wykonać 3 oczka ścisłe w lewo. Jeżeli będą Pani miały inną liczbę tutaj półsłupków, ponieważ trzeba będzie poszerzyć nieco bluzeczkę, to w takim razie oczkami ścisłymi dochodzimy do środka tego łańcuszka z półsłupków. Ja wykonuję tutaj akurat 3 oczka ścisłe w lewo. Pierwsze obok wbijam szydełko. Pierwsze, drugie, trzecie. Jestem tak jakby na środku tego łańcuszka.
I tak zawsze trzeba będzie zacząć kolejny rząd, w którym będą oczka łańcuszka. Zawsze trzeba będzie oczkami ścisłymi dojść do środka. I rząd ten zaczynamy również tak jak rząd pierwszy, jednym oczkiem łańcuszka. W tym samym miejscu, od którego wychodziło to jedno oczko, wbijamy szydełko i robimy półsłupek. I dalej 6 oczek łańcuszka, tak jak w pierwszym rzędzie, w pierwszym. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Zawieszamy ten łańcuszek na następnym tutaj rzędzie półsłupków, na następnym w środkowe oczko. Tutaj akurat no, środkowe oczko to będzie albo trzecie, albo czwarte, a więc tak mniej więcej po środku wbijamy szydełko. Łatwiej będzie, kiedy będzie liczba oczek i półsłupków nieparzysta. I tak wykonujemy już tą bluzeczkę do samego końca. 3, 4, 5, 6 i na następnym zawieszamy półsłupkiem. I tak proszę wykonać ten rząd do końca. Łączymy oczkiem ścisłym tutaj w miejscu, gdzie jest pierwszy półsłupek. I robimy aż do momentu, tutaj, myślę, że to będzie około 20 rzędów, tak myślę, jeszcze powiem dokładną liczbę w następnym etapie filmu. I proszę zrobić taką długość tej bluzeczki, żeby była gdzieś 3-4 cm pod pachami. Nie robimy idealnie tutaj do pach, robimy ciut ją dłuższą, żeby była fajnie można było ruszać, żeby było wygodna w używaniu, żeby nie była to taka ciasna i sztywna bluzeczka, tylko taka luźniejsza, delikatna. To też się przyda, ponieważ będziemy musieli najpewniej coś założyć pod spód. Będzie to bardzo dziurawa bluzeczka, a więc musi mieć troszkę miejsca pod spodem, nie może być taka idealnie dopasowana. A więc robimy tyle rzędów, żeby było gdzieś 3-4 cm pod pachami. Ja jeszcze podam dokładną liczbę rzędów. Proszę tak wykonywać powtarzalnie te rzędy, pierwszy, drugi na zmianę i pokażę, jak właśnie poradzić sobie tutaj w tym miejscu i jak oddzielić tą bluzeczkę tak, żeby było otwory na rękawy i dalej na tułów. To już koniec tej części. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Zapraszam na drugą część tego instruktażu. Wystarczy kliknąć tutaj. Regularnie dodaję również nowe filmy. Łatwiej będzie je Wam znaleźć, gdy zasubskrybujecie mój kanał. Dziękuję za uwagę.